150 w jednym może być prawdziwą ucztą dla każdego gracza, który lubi czasem powrócić do starych, dobrych 8-bitowych tytułów znanych z NES-a, Famicoma czy też Pegasusa. Na dobrą sprawę, ten oto cartridge bez problemu odpala się z każdą jedną konsolą, którą tu widzicie, łącznie z tym oto G1-em. Jeśli chodzi o jakieś mankamenty a propos tego cartridge'a, to niestety nie ma on wmontowanej baterii. Prawdopodobnie ten projekt został porzucony. Być może coś im nie poszło, być może należy to zrobić samemu, co raczej nie należy do najtrudniejszych zadań. Jak wiemy, gra Kirby's Adventure wymaga baterii do zachowania zapisu stanu gry, jednak w momencie wyłączenia konsoli, odcięcia zasilania, zapis przepada bezpowrotnie. Jeśli zresetujemy konsolę, zapis stanu gry wciąż pozostaje w pamięci, także jest to jakiś plus. I być może wmontowanie tej baterii będzie miało sens w tym przypadku. Przejdziemy sobie teraz do odpalenia tego kartridża, byście mogli zobaczyć, jakie zawierają się na nim gry. Po odpaleniu tego kartridża ukazał się taki oto ekran. Mamy tu klasyki gier z lat 70., 80., a nawet i z 90. Na samym dole podana jest data, kiedy dokładnie ta składanka została wydana. No ma to już grubo ponad 1,5 roku i z całą pewnością sprzedały się potężne nakłady. Powód jest wyłącznie jeden. Fantastyczna mieszanina gier. Mamy tu kompletną, sześcioczęściową serię Rockmana, czyli jest to Mega Man w wersji japońskiej. Jest Rockboard, czyli gra planszowa z Mega Manem w roli głównej. No powiedziałbym średnio ciekawy tytuł, ale jest to w wersji angielskiej, także spokojnie można sobie sprawdzić. Little Samson, Dragon Fighter, Sayuki World. Wojenne tytuły, teraz strzelanki w kosmosie, jest kultowy Parodius. Ta gra jest europejskim ekskluzywem, który nigdy nie wyszedł w Stanach, czego mogli pozazdrościć nam amerykańscy gracze. Gunsmoke, Thundercade, Legendary Wings, no bardzo fajne tytuły. Kompletna seria Żółwi Ninja. Teraz mamy trzy części Contry, Final Mission, super strzelanka oraz kultowy Cage. Trzy części Maria, Dr. Mario plus Mario Bros. Zanim stał się super, czyli jest to klasyczny Mario. Teraz mamy prawdopodobnie kompletną serię Kuniokunów, czyli jest Dodgeball, bijatyka po dwóch w teamie, zabójcza sztafeta, koszykówka, hokej. W tej części oni się bawili w tych samurai. Teraz jest bijatyka i jak się nie mylę, to jest olimpiada. I tu jest prawdopodobnie Goal 3, także jest kompletna seria. Trzy części Ninja Gaiden, klasyka, po prostu klasyka. Również dołożyli Ninja Crusaders, bardzo fajnie. Teraz mamy dwie części Castlevanii. Niestety trzecia część nie mogła zostać dołożona do tej kolekcji z powodów technicznych. Trzecią część Castlevanii można tylko i wyłącznie zakupić w oryginale na NES-a, co nie jest wcale takie tanie. Dobra, ale dalej mamy tak. Trzy części Double Dragon, cztery części Adventure Island. No wygląda mi to na wersję amerykańską czy też europejską. Na pewno nie będzie to wydanie japońskie. Kirby's Adventure. No szkoda, że ten zapis jest niefunkcjonalny, no ale cóż, trudno. Da się na to przymknąć oko. Dwie części G.I. Joe. Teraz mamy tak, Robocopa, część pierwszą, część drugą i Tokyo Shirei Soul Brain. Na Pegasusie było wydane jako Robocop 3, ale tak naprawdę jest to amerykańska wersja gry Shatterhand. A natomiast Robocop 4 był oczywiście częścią trzecią Robocopa. Było to troszeczkę zamieszane, ale jakoś się do tego doszło. Teraz mamy dwie części Batmana. Niestety o powrocie Jokera możemy sobie zapomnieć. Nemo Dream Master, Chippy Dale 1-2, Teeny Toon 1-2, kultowy Kickmaster, Asteanax oraz POW, czyli Prisoner of War.
kolejny wojenny tytuł. Swordmaster, bardzo fajna gra. Power Blade, Flintstones, dwie części. Jest Mitsume Gatoru, czyli Free Eye Story. Adventures of Biobilly, no to mogli sobie odpuścić. O, Terminator 2, bardzo lubię ten tytuł. Natomiast tej części nienawidzę, jest po prostu beznadziejna. Dalej Blaster Master i Kapitan Tsubasa. No szkoda, że nie ma również i drugiej części. Strasznie trudny jest ten Silver Surfer, ale może w to pogram. Niestety nie jestem w stanie wypowiedzieć tego tytułu, więc nie będę się błaźnić. Ale ta gra również jest znana pod tytułem Revolution Cuba. Także można również spotkać tę grę pod innym tytułem. Summer Carnival, Darkwing Duck, Król Lew, Twinbee i Kapitan America. No bardzo fajnie. Teraz mamy Monster in My Pocket, Ninja Cat i Felix the Cat. No bardzo fajne tytuły. SD Gundam. A, mamy Ghostbusters drugą część. Ale to nie jest ta wypasiona część, ponieważ ta wypasiona część nazywa się New Ghostbusters 2. To jest niestety ta gorsza produkcja. Jurassic Park, Wacky Races, o, Darkman jest. Gulf War i kolejny tytuł, którego nie znoszę, Saint Seiya. Dobra, dalej jest tak, Bucky O'Hare, bardzo fajny tytuł, Panic Restaurant. Godny polecenia. The Punisher od LJN-u. Super Spy Hunter, część druga. Gundets i kultowe strzelanki, czyli 1942-43. Tu mamy japońską wersję gry Twin Cobra. Gunnats i Werewolf. Don't Knock. Fajny ten screen. Dobra, dalej od Capcomu Mike the Final Fight. I od Capcomu Dead Fox, całkiem spoko. Tu mamy Toki w wersji japońskiej, Aladdin część druga, czyli to będzie wersja nintendowska. Jest również Aladdin przełożony z wersji Mega Drive, no ale uważam, że ta wersja z Nintendo jest znacznie lepsza. Banana Prince i Snow Bros, no nie no, to jest naprawdę kultowy klasyk. Ultraman Club, no, da się w to pograć. Yuoki, czyli Altered Beast. Tom i Jerry, Goonies, część pierwsza. Oraz druga, no bardzo fajnie. Tu już widzę, że są klasyczne tytuły. Yes Tank, Popeye, Balloon Fight, Ice Cream Bear i parę innych klasycznych tytułów. Tutaj to samo. Pujan, zabawny tytuł, Kung Fu Master w japońskiej wersji, Spelunker, Galaga, nie mam pojęcia jak oni dokopali się do tego tytułu, Slalom, Tetris 2, nie jest to najlepszy wybór, szkoda, że nie ma pierwszej części, no ale cóż, nie można mieć wszystkiego, Chińskie Szachy, raczej słaby tytuł, Legend of Cage, Solomon's Key, Sky Destroyer, o, Bomberman i trzy ostatnie tytuły są to strzelanki na pistolet, także bardzo fajnie, że również dołożyli te tytuły. Dobra, to teraz przejdziemy sobie do odpalenia jakichś gier, może Rockmana, co? Uważam, że ten tytuł godnie zaprezentuje kartridż 150 w jednym. Rockman 6. Jest to ostatnia część, która została wydana na Famicoma oraz NES-a. Kolejne części już były wydawane oczywiście na Super Nintendo. No a NES powolutku odchodził w cień i w zapomnienie. O tej grze trzeba powiedzieć jedno. Jest to po prostu pikselowa perfekcja. Każdy szczegół jest dopracowany. I w sumie ja nie doczepiłbym się do niczego. Gorąco polecam tę grę, jeśli ktoś jeszcze nie miał z tym styczności.
cała ta seria nie należy do najłatwiejszych gier i jest to prawdziwe wyzwanie dla każdego gracza. No. Dobra, ale nie będziemy grać tylko i wyłącznie na Mega Manie. Sprawdzimy sobie jeszcze kilka innych tytułów. A może damy szansę Super Mario 3? W sumie nie widziałem jeszcze tej gry odpalonej na żadnym Famiclonie. No ale wydaje się być przyzwoity obraz. Przy pierwszym Super Mario Brosie sam Mario jest strasznie rozpikselowany, co można zauważyć na tych tanich Famiclonach. No ale widzę, że tutaj jest to całkiem przyzwoite. Dobra, Mario sobie odpalił. Co by tu jeszcze odpalić z tych gier? Wybór jest naprawdę potężny. Nie mam pojęcia, co odpalić by było fajnie i grywalnie. Skąd on wyleci? Chyba stąd. A, dobra. Nie, nie zdążę. A może zdążę? Ha! Ale jaja. Nie zdążyłem. No, to lecimy dalej. Nie, to sobie podarujemy. Castlevanię. Lecimy dalej. A, niech będzie Prisoners of War. Bardzo dobry arcade'owy klasyk. To wydanie na NES-a jest całkiem przyzwoite. Również tytuł godny polecenia. Świetnie oni odlatują, jak on ich kopie z wyskoku. Gościu ma karabin. Trzeba uważać. O, to jest to. Dobra. To tak prezentuje się Prisoners of War. Lecimy dalej. Crossfire. A może niech będzie Mitsuge Gatoru. O kurde, widzę, że to jest jakiś bugulec. Tu wybiera się tylko i wyłącznie poziom trudności, także jeżeli gra odpali się bez problemu, nie jest to jakiś wielki problem. Ten źle wyświetlony napis. No, powinno być ok. Dobra, to sobie śmiga. Co my tu jeszcze możemy odpalić? Aladdin, to może raczej nie, Goonies nie. Dobra, to polecimy z czymś z klasyki, a niech będzie ten stary, zapomniany slalom. License exclusively to Nintendo. Ciekawe. Ciekawe.
Dobra, lecimy na prostą. Bez zakrętów. Tak będzie chyba najszybciej. Zatem tak prezentuje się składanka 150 w jednym. Dla mnie jest to po prostu wypas totalny. Uważam, że gry dobrane są z wielką starannością w taki sposób, by mogły trafiać w gust wielu graczy, nawet tych najwybredniejszych. Nie mam pojęcia, jaki mógłby być koszt całkowity tych wszystkich gier zebranych w jedną sumę, ale na pewno byłyby to tysiące złotych. Sam Mini NES Classic zawiera bibliotekę 30 gier, która jest warta $800, co zostało wycenione przez amerykańskich retroekspertów. Na sam koniec powiem, że ten składak jest naprawdę godnym polecenia, a koszt 50 zł to nie jest aż tak wiele. I nie pozostaje mi nic innego, jak się pożegnać, tak więc trzymajcie się. Do usłyszenia niebawem. Cześć!